ciebie. Co jest tym artefaktem? W porządku. Dołożyć komuś? Dlaczego nie mogę tego zebrać? To nie czaję tego. Biorę się za to. Się robi. Ta jest. Gdzie jest ten relik, to ja nie wiem. A, trzeba laserkiem. No dobra, już przypomniałem sobie, co ludziska za niepstwo. Okej, ty tam celujcie w to. Przysmażyć to, przysmażyć. Okej, potem trzeba przysmażyć tych tutaj. Okej, smaż teraz tych archontów. Zebrać relikt. Okej, przyda nam się punkt badań na protosami, bo jak patrzyłem ostatnio na filmikach, mieliśmy dosyć mało. A ty gdzie? Gdzie? Tutaj. Kto tam idzie do nas? A, ci. Nie dobrze. No właśnie, rozstawmy ich. Szkoda, że nie można dać rozkazu, żeby się rozstawiali i od razu rozkładali. Okej. Tu można sobie zapunkować ładnie. Potrzebne dodatkowe magazyny. Kto tam nie buduje magazynów? Buduj magazyny. Nie mówię tutaj. Tu i tu. Wiertło laserowe przecina termiczną barierę drzwi. Szeregu, chłopaki. Okej, tutaj jeszcze jakiś artefakt. Jasne. A, bada się dobrze. Weźmy laser, ustawmy na tą świątynię, czy tam kaplicę. I zbierzemy sobie relikcik. No, szybciej. Aha, archonci nas ruszają, fajnie. Okej, rozwalone. Zebrać relikt. Okej, i wracać do bazy. Tak jest, komandorze. Nie mogę się doczekać. Wracać do bazy. Kto tam na nas idzie? A, takie małe coś. Spróbujmy właśnie zrobić troszkę więcej jakichś jednostek bardziej ofensywnych. Przyzwijmy sobie kompanię Spartan i pójdziemy może na tą bazę i potem na tą bazę. Już tak nie spamowali tymi archontami. Odnawianie. Ja 3 sekundy, bez jaj. Bez takich mi tutaj. No zróbmy jakieś ulepszenie kolejne, dobra. Koszary mieliśmy chyba pod 9. Dobrze, to zbudujmy więcej. Marinesów się przydadzą. Bo atakują wszystkie jednostki. Są dosyć uniwersalni. Ulepszenie opracowane. Okej, tu też spadajmy to ulepszenie. Okej, można przyzwać? Tak. Okej, mamy troszkę elitarnych jednostek. Zatankowany, gotowy do drogi. Uwaga, idzie się. Okej, postawmy go tutaj w sumie. Co jest? Tego postawmy tutaj. Okej, tych zgrupujmy. Spróbujmy się dostać do tej bazy z reliktem. Komandorze, lecą kolejne jednostki. Musimy je wyeliminować, zanim zrzucą oddziały prosto na nas. Akurat zły moment wybrałem. Potrzebuję wszystkie jednostki. Rozwalić. Okej, później można się w sumie zająć tymi budową jednostek, znaczy budynków przeciwlotniczych. Zaspamujmy tutaj. Tu i tu. Obniżmy magazyny.
Okej, okay, weźmy laserek. Laserek był pod ósemką. Ustawmy na niszczenie. I tu będzie dodatkowe zadanie wykonane. Budujesz te? Tak, budujesz te wieżyczki, dobrze. Nie ma to jak laserek. Okej, okay, wykonane zadanie. Okej, spróbujmy się przebić tam do tej bazy. Może weźmy więcej jednostek. I spróbujmy się przebić. Weźmy może, przyzwijmy więcej najemników jakichś fajnych. Młoty się przydadzą i elitarni marines. Ojej! Ojej, co to tam jest? Nie, nie, nie można się przebić. Nie można się przebić. No dobra, ale zadanie dodatkowe wykonaliśmy, więc można już sobie darować niszczenie bazy Protossów. I zbudujmy więcej czołgów. A może w sumie tych jednostek wsparcia, czyli Goliaty. I dajmy ich tutaj gdzieś. Dajmy punkt zbiórki właśnie dla fabryk, dla wziąłem koszary. Weźmy 0. I Goliaty, Goliaty budować, budować Goliaty. Ciach, ciach, tutaj skasujemy niepotrzebną ilość Goliatów. A, może ich przysmażmy, bo troszkę tutaj... A, dobra, chyba sobie damy radę. Tak. Jak tam badania? Bariera termiczna pokonana. Weźmy jeszcze to, zróbmy. Chcą splugawić dziedzictwo bogów. Zniszczyć ich. Doskonale. Jak tam spam naszych wieżyczek przeciwlotniczych? Dosyć dobrze. A ty co, utknąłeś? A nie, nie utknąłeś, dobrze. Buduj więcej tutaj. Tutaj i tutaj wieżyczki. Okej, okay, może... O! Kolosy. Trzeba przysmażyć. Kolosy mi się nie podobają. Zresztą jest w ogóle achievement, jak dobrze pamiętam, za zniszczenie jeszcze tam jednostek. Ale już go chyba wykonałem, więc nie będę się teraz starał. Sorry, ludziska za to. Okej, okay. Parę kolosów padło, teraz jeszcze ten kolos. Okej, okay. Jak ładnie szybko padają, jakby tak było na multi. Okej, okay. Smażyć dalej. Okej, okay, badania coraz lepsze, jednostki nam wychodzą. To znaczy nie wychodzą, tylko są coraz mocniejsze dzięki tym ulepszeniom. Okej, okay, tu dajmy może troszkę... Na tych z wyrzutniami rakiet dajmy tutaj, bo troszkę słabo chyba wygląda obrona przeciwlotnicza. Tych dajmy tutaj. Dlaczego ty się zablokowałeś? No, nie mogę z tobą, nie mogę. A teraz przejdziesz? No dobra, dają radę jeszcze, dają radę. Ale można postawić więcej, więcej czołgów. Tu też więcej czołgów. Jak tam obrażenia? Ładnie, o 70. No też ładnie. Szybkość ataku 0,77. No to. O, 2,7, dobrze. Dobrze. Ale chyba im niższa liczba, to tym chyba lepiej. Już nie pamiętam w sumie. Zaraz mnie pewnie wyśmiejecie w komentarzach. Ale taki jest charakter tego let's play'a. Kogoś tam możemy przyzwać? Tak. Piekielne psy, ale nie wiem, czy się w sumie przydadzą. Jak nie walczymy z zergami. Okej, okay, tutaj w sumie idzie główna część sił protoski, to rozstawmy tutaj ten czołg. No, to teraz będzie ładnie bombardować. Mhm, surowce się kończy, surowce się kończy. A ty czemu się nie rozstawiasz?
O, na nie doszli. Bardzo dobrze. Z takimi ulepszeniami to raczej nie mają szans przejść. Wszystko. Tutaj wszystko opracowane. Co tam jeszcze możemy przyzwać? Ale nie wiem, czy się w sumie opłaca, bo zostało jeszcze 20 tysięcy punktów życia tylko w tej świątyni Zelnaga. Gejzer z wyspanem wyczerpany. Uuu, nie podoba mi się to. Kończą się surowcy. To co, zbudujmy więcej goliatów. A wy zbudujcie więcej magazynów. Tak, żeby do 200 można było dojść spokojnie. I potem trzeba będzie troszkę wysłać armię, żeby mogli przejąć ten artefakcik. No to czekamy, aż ładnie przepali. I będzie Gites. Ruchy, no palić to, palić. No i nie mam co mówić, no. A, rozstawmy ten czołg. Tak, żeby było aż ciasno od tych czołgów na tych rampach naszych. Kolejna fala jednostek powietrznych zbliża się w waszą stronę. Ale się uwzięli. Na nich, chłopcy! Aha, ładnie. Damy radę. Mają jak przejść. Ło! Ktoś tam przeżył, nie? O, może spalmy tego kolosa, bo w sumie może nam napsuć na więcej krwi. Kolos jeszcze gdzieś jakiś jest? Tutaj nie. A, dobrze, wróciłeś do spalania świątyni, dobrze. Jak ja lubię palić świątynię o poranku. Jakiś kolos gdzieś? Nie, to dobrze. Jakiś archoncik? Też nie, dobrze, skończyły się chyba im surowce, hehe. Ale nie wiem właśnie, czy komputer tutaj oszukuje, czy nie w sumie. Napiszcie w komentarzach, czy komputer oszukuje w kampanii, czy nie bardzo. Chociażby było głupio, gdyby oszukiwał. No, dajmy tą jednostkę przeciwlotniczą tutaj. Tych też tutaj, żeby... Ojej, jaka sieka. No jeszcze troszkę. I przepalimy się przez bramę. A ten dalej nie może przejść, tak? O nie. Pole minerałów wyczerpane. Surowce się kończą. Kto tam idzie? U, archont. Ach, panie, nawet nie doszli, tak? Nawet nie doszli. Marnujemy czas. Kolos. Trzeba spalić. Trzeba spalić kolosa, bo on może wchodzić na te półki skalne. Ło! Jak go zepchnął laser. epickie. A, tego nie ma w sumie co celować. No, rozwalcie go. O, dobrze. Właśnie, wyślimy RK do naprawy. Napraw ten czołg. Ty napraw ten czołg. Coś tam jeszcze mamy uszkodzone? A, tamten czołg i ten czołg. No, bo to napraw ten. I ten napraw, jak skończysz tamten, kończyć naprawiać. Troszkę masło maślone wyszło, ale co tam. Dobra, palić. Po tym wszystkim po prostu trzeba będzie zgwałcić ten artefakt, ja wam mówię o tym. O, napije się wody. Ale to już z górki, raczej nie powinniśmy przegrać, no chyba, że zrobię ostatni wjazd na chatę. To tam się ustawia do zniszczenia. O! Kolos! Trzeba rozwalić. Bo kolos tam ładnie piechotę kosi.
Tu jest jakiś kolos, nie ma. Okej, to chyba dobrze. A, ty, kto rozwalimy na dnie, dojdą. Tak, Archont. Pole minerałów wyczerpane. Uuu. Ostatnie pole zostało 205 minerałów, no ale koniec misji idzie, więc nie ma sensu coś robić, jakąś ekspansję. Naruszenie rdzenia drzwi za chwilę. Dostęp do budowli za chwilę. Wierni muszą powstrzymać tych świętokradców. Spalić ich na popiół. No dobra, to już myśmy, może pójdźmy tutaj. Rozwalić to. Rozwalić to i się przebić. Wow, wow, kto tam nas tak jara? Szybciej, tutaj, tutaj. Tu, 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 tu. A, co tak gwałcą tutaj? Nie. Nie. Nie, dlaczego? Ale chyba nawet nie trzeba było przetransportować, to niepotrzebnie traciłem jednostki. Bacz jednak, gdyż wieść o tym świętokradztwie dotrze do gwiazd, częściej Reynorze. Zbliża się dzień zapłaty. Okej, okej. Artefakty mają wielu amatorów. Co to nas obchodzi, skoro dobrze płacą? Powiedziałbym, że śmierć poprzez zamianę w parę przez Daldarimów zdecydowanie zalicza się do kategorii malejących przychodów. Nie wiem, dlaczego Reyno tak chce się układać z kosmitami. Okej, misja wykonana. Jak widzicie, zrobiłem ten achievement, więc do zobaczenia, ludzie, już na statku. A, na razie będzie filmik, więc nie wyłączam nagrywania. Przeniknąć przyszłość, ale ukazała się jedynie nicość. Jednakże iskierka nadziei wciąż się tli. Ty możesz rozpalić z niej prawdziwy ogień. I choć sprawiedliwość nakazuje, by poniosła karę za swe winy, tylko ona może nas ocalić. Zaraz. Mówisz o Kerrigan. 4 lata się nie widzieliśmy. Pojawiasz się znikąd. Czas nagli. Musisz zrozumieć. Odpowiedzi, których szukasz, są wewnątrz. Przestuduj je uważnie. Bowiem teraz ważą się losy wszechświata. Miło, że się spotkaliśmy. Okej, okay, jakieś nie wiadomo widmo coś nas nawiedziło. Słyszałem już o tych kryształach Ihan. Kihan? Ponoć pozwalają przeżyć wspomnienia innej osoby. To, co odkrył Zeratul. Chciał, żebym także to zobaczył. Dobra, raz się żyje.